Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Tom i Jerry House in Trap. I zanim zacznę tutaj jakikolwiek wywód, zdaję sobie sprawę, że ktoś zaraz może do mnie powiedzieć, że no Pomidor, ty to jednak jesteś dzban, bo tobie się ewidentnie nudzi, że nagrywasz trzeci raz tą samą grę. Pozwólcie, że coś wam wyjaśnię. Po pierwsze, zgadza się, nudzę się, to jest prawda. Tutaj macie mnie, zostałem przyłapany, że tak powiem, na intrydze lub w ogóle zostałem przyłapany jakkolwiek, oczywiście to brzmi. Po drugie, miałem ochotę w sumie zrobić V3 tej gierki wyjątkowo, dlatego że oglądając swoje V2, coś tam mówiłem, ale generalnie mam wrażenie, że jednak za mało mówiłem, bo okazuje się, że ta gierka ma pewne nawiązania, o których nie wspominałem wam w ani V1, ani w V2, a jak już wspominałem, no to mówiłem na zasadzie, że coś tam było, ale wiadomo, o co chodzi. A po trzecie, chciałem nagrać jakąś taką gierkę, która będzie przed Sonic'iem Advance 3, ponieważ bardzo mocno bronię się od nagrania Sonic'a Advance 3, no ale no niestety trzeba, no nie można całe życie uciekać od odpowiedzialności, tak więc no w tym momencie rozumiecie, o co chodzi, tak więc myślę, że nie będziemy już oglądali tego dema i przejdziemy po prostu do konkretów, a tymi konkretami oczywiście jest jak najbardziej przejście do samej rozgrywki. Ta gra została, jak widzieliście wcześniej, wydana przez New Kid Co. I generalnie oczywiście są to postacie z Warner Brosa, ponieważ no wiecie o co chodzi, no Tom i Jerry i tak dalej, no wszyscy chyba znamy, oglądaliśmy kreskówkę Toma i Jerry'ego i tak dalej. Tak, oczywiście ja również sobie zdaję sprawę, że jest ten zaginiony lub zakazany odcinek, gdzie Tom i Jerry są przejechani przez pociąg i tak dalej, no bo wiadomo, Tomowi nie wyszło z jego miłością życia, tak samo jak Jerry'emu. I sprawdźmy, czy aby na pewno wszystko tutaj jest na maksa. Nie no, jest gitara. Oczywiście tam wcześniej, właśnie w tym miejscu tutaj dajemy na stereo, dlatego że chcemy mieć dźwięk na dwóch słuchawkach, a nie na jednej, no nie? Wiadomo, o co chodzi. I teraz szybka synchronizacja, ponieważ czemu by nie? Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i wychodzimy, jedziemy one player i zaczynamy sobie naszą przygodę. A rozpoczynamy to z pierwszym poziomem lub z pierwszym odcinkiem Mouse Cleaning. I tak wyglądają loading screeny. Ja myślę, że chyba będę wycinał te loading screeny. Pokażę wam w sumie tylko taki jeden i tyle. Myślę, że nie ma chyba sensu. No i oczywiście zaczynamy z bardzo fajną oto muzyczką. Czemu by nie? Jest to bardzo motywująca zresztą muzyczka i jest to muzyczka z Toma i Jerry'ego. Jak już wcześniej sobie wyjaśniliśmy albo nie wyjaśniliśmy. Jeżeli chodzi o wspomnienia z tą gierką, to ja tę gierkę poznałem w zasadzie z przypadku, no bo na początku pamiętam, że tę gierkę miałem na PS1, ale no tam troszeczkę sobie w nią pograłem. Potem bardziej do tej gierki przekonał mnie mój dobry przyjaciel Kamil, z którym miałem kontakt, teraz troszeczkę nie mam kontaktu, ale co jakiś czas się gdzieś tam widujemy, więc jeżeli będzie to oglądał, to oczywiście serdecznie pozdrawiam. Jeżeli ktoś jest ze starej widowni, to może go skojarzyć z Niku Prorok, ponieważ kiedyś go nawet polecałem na jednym z live'ów, jak grał w World of Tanks i robił zresztą nawet poradniki z World of Tanks. Tak więc tutaj serdecznie cię, mój drogi przyjacielu, pozdrawiam, jeżeli to będziesz oglądał oczywiście. No więc gierka polega na tym, że będziemy grali właśnie w takiej orientacji ekranowej. Nie, to nie jest żaden bug, to nie jest żaden błąd, ponieważ gierka polega na tym, że musimy się naparzać z Tomem. Jak sami zresztą widzicie, my gramy Jerrym, a Tom jest na samym dole. Szkoda, że w ogóle w tej gierce nie ma wyboru postaci, bo z chęcią bym zagrał sobie Tomem. No ale jak wiemy, możemy grać tylko myszką Jerry, ale jest jeszcze możliwość grania oczywiście w multiplayer, co mogliście zobaczyć w menu głównym. Więc nie ma co narzekać w sumie. Zawsze można z kimś zagrać, zawsze jest jakaś taka wspólna naparzanka i tak dalej. Zresztą ile my żeśmy, kurde, godzin przegrali w tą gierkę z tym Kamilem, no to naprawdę, to chyba tylko my wiemy. Kończąc pierwszy poziom, będziemy mogli bezproblemowo przejść do następnego poziomu pod nazwą Bowling Brawl, albo do następnego odcinka. Może nazwijmy to po prostu odcinki.
Tak jak mówiłem, ja mam przygotowane ciekawostki, a raczej małe takie ciekawe rzeczy, które można napomknąć, jeżeli chodzi o robienie tego let's playa. I ja będę mówił oczywiście te rzeczy jak... jak będziemy w odpowiednich odcinkach, ponieważ, dobra, nazwijmy to może zamiast poziomy po prostu odcinki, no bo tak będzie bardziej klarownie. Tak jak widzieliście w pierwszym odcinku, czyli w poprzednim poziomie, tak bardziej precyzując, mieliśmy tylko raz, dwa, trzy, cztery dostępne pokoje. Nie licząc oczywiście tego, no to cztery mieliśmy. A teraz, jako że to nowy odcinek, mamy dostępne to otóż miejsce, gdzie mamy bilard oraz kulę do kręgli. I jest to oczywiście, może nie nawiązanie, ale bardziej przypomnienie tego, że coś takiego jak kula do kręgli istnieje i będziemy mogli ją przyrżnąć temu głupiemu Tomowi. Swoją drogą, kiedyś myślałem, że tutaj ptak nasrał, a to się okazuje, że to nie wiadomo co to jest w sumie. Czy to jest atrament, a może serio tutaj ptak nasrał? Nie wiem. Nie ogarniam. No ale cóż. Takie to jest życie. Ogólnie, jako że to jest Tom i Jerry, jest to bardzo prosta gierka, jeżeli chodzi o poziom trudności, jak i grafikę. No to muszę przyznać, że graficznie bardzo ładnie wygląda, naprawdę, kurde. Może nie jest ona, wiadomo, super, hiper realistyczna, no ale kurde, no to jest kreskówka, no od czego my oczekujemy? A udźwiękowienie w tej gierce jest jak najbardziej spokojne. W ogóle ta chata to jest naprawdę bardzo nostalgiczna. Bardzo nostalgiczne miejsce i sam chciałbym nawet w takim miejscu mieszkać, a w szczególności, że mają tutaj kominek. Bardzo bym chciał mieć kominek. W ogóle ta gra ma pełno easter eggów. Na przykład odpalicie telewizor i jak widzieliście, leciał sobie Tom i Jerry normalnie, czyli to jest takie hehe, no fajny easter egg. A tutaj mamy zresztą muzykę, która jest troszeczkę różna, jeżeli chodzi o radio, bo na przykład, dam wam taki test przykład. Chodź tutaj, Tom, ja cię tutaj przyprowadzę. Pozwólmy, żeby Tom zaraz potańczył. Mam nadzieję, że on podejdzie do radia i sobie potańczy. A potem wam coś zademonstruję z perspektywy Jerry'ego oczywiście. Bo tak, coś, o czym ja nie wiedziałem kiedyś, jest to, że Jerry to jest on, a nie ona. Tak dla jasności. Jak słyszeliście, leciała tam muzyka z poprzedniego poziomu. Teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy podejdzie Jerry. Jak widzicie, i Tom, i Jerry mają różną muzyczkę. To nie jest tak, że to jest wspólna taka muzyka dla obu tych postaci, tylko każdy ma inny motyw muzyczny. O, tak to mogę nawet określić. I tak to nawet będzie lepiej brzmiało. Tak więc teraz bierzemy sobie ciasto i tym ciastem strzelimy w łeb Toma. Dla osób zastanawiających się, dlaczego nie ma kamerki, już mówię i objaśniam. Hehe, pokazuję i objaśniam. Jest późno. Jest godzina 21:18. Wow, oryginalnie chyba też nawet nagrywałem mój pierwszy let's play, moje V1. Bo pamiętam, że nagrywałem to późnym wieczorem. Więc jest no późny wieczór, a mi nie chce się skakać przed kamerę tym późnym wieczorem. Pamiętam, że to też były w ogóle wakacje. 2014, kiedy ja robiłem ten let's play. Tak więc, no, nie chce mi się skakać przed kamerę, więc mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzało. Zresztą nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, kurde, jakoś się zacząłem dziwnie, przepraszam. O, i co jakiś czas będzie coś takiego, taka mała informacja nam się będzie wyświetlała, że na przykład będzie jakiś specjalny super item i na przykład w tym momencie Tom wziął sobie tego właśnie steka. Ogólnie ten stek, jak widzieliście, wyleczył troszeczkę naszego Toma, naszego kocura, więc przez to, że on sobie go pożarł, no to się oczywiście wyleczył. Gdybyśmy my go zjedli, no to my byśmy się wyleczyli. Ale tych power-upów specjalnych, żeby was nie skłamać, w całej grze jest bodajże z 5 albo 6 i one są bardzo losowe. To nie jest tak, że na przykład w następnym poziomie, jak dojdzie do super power, super jakby tego itemka, to raptem się okaże, że nie wiem, to będzie to samo albo zupełnie coś innego. Znaczy, oczywiście, że to może być coś innego, ale niekoniecznie musi być to samo, to bardziej chciałem powiedzieć.
Dobra, teraz następny odcinek to jest odcinek z pineskami, tak więc zobaczymy, co w trawie będzie piszczeć. No. I po raz kolejny leci muzyka z radia, jak Tom sobie oczywiście tańczył. I teraz mamy tutaj kolejny dodatkowy pokój odblokowany. I to jest właśnie pokój, gdzie są te pineski. Bo jak widzicie, jest to dosyć tematyczne. Tak jak poprzednim razem była kula do kręgli, to w tamtym pokoju była kula do kręgli. Tak w poprzednim mieliśmy pineski, więc teraz mamy również pineski. A ja zostawię sobie te pineski tutaj Tomowi, albo gwoździe bardziej. O, to są chyba gwoździe nawet. I niech sobie tutaj oczywiście Tom podejdzie na spokojnie. Potem jeszcze z galaretki w łeb dostanie. Albo niekoniecznie w łeb, po prostu sobie ją tutaj zatrzymamy. Dawaj Tom, dawaj, dawaj, dawaj. Czego ty się boisz? Ty się boisz? No dobra, ja też w łeb oberwałem, okej? Okay? Aha, jeżeli chodzi o takie skradanie, co widzicie teraz, to musicie po prostu wcisnąć R1. Tak chciałem wam tutaj wyjaśnić mniej więcej kontrolki, bo kontrolki w tej gierce są bardzo proste. Musimy tylko poruszać się D-padem, ewentualnie możemy poruszać się analogami lub analogiem. Nie, bardziej analogiem, przepraszam. No i trójkątem, kwadratem oraz kółkiem mamy możliwość atakowania. Kurde, ale ja gram teraz jak totalny pijak, mimo że jeszcze nie piłem. Bo mam przygotowane piwo, nie żeby coś. No, po ostatnim spotkaniu we Wrocławiu dwójce to powiem wam szczerze, że brzydzę się alkoholem, ale piwko to zawsze sobie od czasu do czasu można strzelić, czemu nie? A teraz z patelni w łeb dostaniesz za to, że kurde, nie zjadłeś obiadu. O, widzisz, przygotowałem ci steka, a ty żeś kurde nie zjadł, no proszę cię, Tom. Proszę cię, co ty sobą reprezentujesz? Proszę cię. No i zostałeś z akwarium w łeb. A tam jeszcze chyba rybka pływała nawet, kurde. No i bardzo prosto poszło. Prosto, krótko i na temat. W ogóle opowiedzcie, jakie wy tam mieliście wspomnienia z Tomem i Jerrym House and Trap, bo mam nadzieję, że mieliście fajne, o ile graliście w tę gierkę. A jeżeli nie graliście, to serdecznie wam polecam. Czas na film, znaczy film, czas na odcinek z dynamitem. A patrząc na to, że to jest odcinek z dynamitem, no to w tym momencie nowe pomieszczenie stoi przed nami. Stoi przed nami otworem, chciałem powiedzieć. Jezus Maria, czemu ja się tak plączę? I to nowe pomieszczenie to jest oczywiście podwóreczko. A na podwórku mamy tutaj budę z napisem Spike, czyli jest tutaj ten oto bulldog. Mamy tutaj oczywiście hamak, dobrze to ująłem, dobrze to określiłem. Oraz dynamit, który możemy sobie oczywiście wziąć, żeby jakiś tam kocur nadział się na ten dynamit. Takie tam, wiecie o co chodzi, takie tam intrygi małe. Ale jako, że trzeci raz już pod rząd nagrywam tę otóż wspaniałą gierkę, to myślę, że trzeba wprowadzić małą innowację, jeżeli chodzi o Toma i Jerry'ego. Otóż, jak wiecie, lub też i nie, nie tylko jest ta gra o tematyce Toma i Jerry'ego na PlayStation 1, ale jest jeszcze inna gierka, chyba nawet na PS1, a jak nie na PS1, to jest jeszcze jedna gierka na PS2, i na peceta, i będę chciał od tego momentu również zabrać się za inne części Toma i Jerry'ego, gdyż może i są to gierki, w które nie grałem prawie że w ogóle, ale jestem ich bardzo ciekaw. Wiadomo, że nie będzie to to samo co House and Trap, ale przynajmniej w pewnym stopniu może delikatnie będzie. A jak nie, to chociaż bardzo bym chciał, żeby to było. No, Tom sobie coś w tym momencie ewidentnie nie radzi, no bo zobaczcie, ile on ma kurde HP. Zobaczcie, jak żeśmy go skosili w tym momencie. Zaraz łopaty w łeb dostajesz, gościu. Nie ma oglądania kurde swoich odcinków. Co ty sobie wyobrażasz, gościu? Co ty, chory na łeb jesteś? To był bardzo szybki odcinek, muszę przyznać, więc zobaczmy, co będzie następne. Odcinek z ptaszkiem, Tweety. Chyba to był Tweety, o ile dobrze pamiętam. Przepraszam najmocniej, wprowadziłem was w dezinformację. Otóż to nie jest Tweety, tylko Kuku.
Tak się ten ptaszek nazywa i on wystąpił w Tom i Jerry z 1940 albo 50 roku, coś takiego. Tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co znalazłem informację. Oczywiście, jeżeli błędną, no to tutaj będziecie mieli poprawianą w montażu. Tak więc, let's go! I mamy inny troszeczkę soundtrack, ponieważ jest to specjalny odcinek, gdyż kończymy tutaj pierwszy segment gry. Polega on teraz na tym, że to jest odcinek, który również był w kreskówce. Tak, dokładnie. Musiałem aż zrobić malutką pauzę, żeby wam to wytłumaczyć. Otóż, w odcinku z 1940 albo 5 roku było coś takiego, że musieliśmy... Znaczy musieliśmy... W tej kreskówce było coś takiego właśnie, że trzeba było... Kurde, źle to wytłumaczyłem. Jeszcze raz wam to na spokojnie powiem. W tym odcinku z 1940 lub 50 roku akcja lub fabuła polegała na tym, że Tom i Jerry bili się właśnie o tego ptaszka kuku. Jeden chciał usmażyć kuku, czyli w tym momencie patrzymy oczywiście na Toma, który, jak widzieliście, miał symbol piekarnika, bo chciał bardzo usmażyć tego kuku, a Jerry natomiast chciał go uratować. I to jest dosłownie nawiązanie do tego odcinka z kreskówki. Jeżeli oglądaliście ten odcinek, to będziecie mieli tutaj nostalgię w pysk. Ponieważ pozostałe odcinki, które tutaj są w tej gierce, to są bardziej takie na potrzeby gry zrobione, a to jest taki ewidentny odcinek, który miał miejsce w telewizji w kreskówce z 1950 albo 40 roku. Mówię, zrobię research, to będziecie mieli poprawkę w montażu. Jako że Tom chce go upiec w piekarniku, to my odstawimy go na właściwe miejsce. Trzy główki kuku zostały, że tak powiem, zapełnione i jeden kurczak ugotowany. Tak więc, no Tom przegrał. Mam nadzieję, że to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy nagrywam, kurde, tak późno w nocy let's play, bo naprawdę język się aż plącze. Ale dobra, czas na odcinek z strzelającym szampanem w pysk Toma. Rzecz, która tutaj należy się do sprostowania, jest następująca. Otóż, ten poprzedni odcinek, gdzie ratowaliśmy kuku, czyli tego właśnie ptaszka, którego Tom chciał bardzo za wszelką cenę upiec, był odcinkiem specjalnym, gdyż poza tym, że jest to odcinek, gdzie ratujemy jakąś postać z rąk Toma, lub, znaczy no tylko z Toma, no bo wiadomo, nie z Jerry'ego, no to jak mogliście zauważyć, przy pasku Jerry'ego oraz Toma nie było w ogóle paska zdrowia. W sensie przy ich ikonkach. Nie było w ogóle paska zdrowia, co oznacza, że po prostu mogliśmy się w nieskończoność naparzać. I żadne by nie zginęło. Nie zginąłby ani Tom, ani Jerry. Po prostu. I leci zresztą po raz kolejny moja ulubiona muzyka, która w tym momencie właśnie leci sobie w tym poziomie, więc przesłuchajmy sobie ją razem. Tak jak widzicie, w tym momencie tutaj mamy otworzone drzwi do domu Toma i Jerry'ego i troszeczkę śmiesznie to wygląda, bo to trochę wygląda tak, jakby Tom i Jerry mieszkali na jakiejś menelni, bo tutaj są cztery kosze ze śmieciami, tutaj jakiś stary materac. No ale nie, no szanuję za coś takiego, tak więc mamy tutaj oczywiście wyjście na zewnątrz oraz nowe pomieszczenie, które się nam odblokowało, to jest to. Czyli taka coś a la piwnica. Więc dwa nowe pomieszczenia w jednym odcinku. Nice. Kurde, Tom, nie wkurzaj mnie, bo zaraz z młota dostaniesz w łeb. Ja pierdzielę, ale ty jesteś kurde agresor, bez kitu. O, i przy okazji kolejny nowy itemek. Zobaczmy, czy go znajdziemy. Gdzie on jest schowany? My go zaraz... A, jak widzicie, Tom już go znalazł, czyli jest to tak zwany atrament z niewidzialnością. Polega on właściwie na tym, że Tom myśli, że my go nie widzimy, ale nie zauważył tego, że ta czarna kropka pod nim się porusza, tak więc no, sorry Tom, ale niestety niezły prank, ale nie tym razem.
Tomowi się chyba chciało zainspirować troszeczkę Dubielem, ale no niestety nie pykło. Tak więc no przykro mi Tom, ale dałeś dupy po całości. Czas na Night Falls, czyli odcinek z łóżkiem. Tak, odcinek z łóżeczkiem. To jest odcinek, w którym to łóżeczko spada na naszego głównego bohatera. A mianowicie dlatego, że odblokowała nam się tym razem sypialnia i drugie piętro przy okazji. A na drugim piętrze, poza sypialnią, mamy również dostępny inny pokój, a jest to oczywiście łazienka. I kurde, cholera jasna, jak można mieć toaletę i wannę w jednym pomieszczeniu? Weźcie mi, powiedzcie, przecież to jest takie... Znaczy, może inaczej, ja do samego konceptu nic nie mam, no bo niektórzy tak mają i... Nie można tego jakby za bardzo krytykować, no bo no to nie jest wina tych osób, że coś takiego mają. Ale serio, ja jakby osobiście wolę osobno toaletę z łazienką, dlatego że na przykład, powiedzmy, jest was dwójka w domu. No nie wiem, jest u ciebie kolega lub chłopak z dziewczyną lub dziewczyna z chłopakiem, whatever. I komuś, nie wiem, zachce się zrobić drugą potrzebę. Wszyscy wiemy, o co chodzi. To... Jak macie jedną toaletę i to wspólną z łazienką i na przykład jest ona zajęta, no to brzydko mówiąc macie przesrane, no bo jedyne co wam pozostaje to się wysrać na dworze. Lub wyszczać. Tak wiem, może to być obrzydliwe, ale niestety chcę tutaj nakreślić pewien problem, który jest bardzo często w niektórych mieszkaniach. Oczywiście ja do tego osobiście mówię, po raz kolejny nic nie mam, ale ja jestem bardziej zwolennikiem osobnej toalety i osobnej łazienki. Ale ja to sobie mogę gadać, a prawda jest taka, że i tak każdy ma w dupie moje zdanie. No ładnie się rozkręciliśmy, bardzo ładnie, muszę przyznać. Nawet zobaczmy, co następne będzie. Wygląda, że nowy pokój nam się odblokował. Tak więc zobaczmy, co to jest za pokój. Znaczy ja podejrzewam, że to już będzie właśnie na drugim piętrze. Tom widzę, że tutaj ładne kombo oberwał. I dokładnie tak. Poprzednim razem, poprzednim odcinku to pomieszczenie było zamknięte, więc... Proszę bardzo, tutaj mamy galaretkę? What the fuck? Co tu galaretka robi? Nie wiem, nie wnikam. I tu mamy taki fajny domek i kołyskę, a raczej kojec, przepraszam. I tutaj mamy... O! Mamy tutaj, widzę, że przeszkadzajkę małą, czyli właśnie tego... Ta zabawka chyba nazywała się żak bodajże. Chociaż nie, bo żak to było z tym pajacem, który wyskakiwał z takiego kwadracika. A tutaj mamy bardziej pięść. No nie wiem, to jakoś się specyficznie nazywa. Ja na pewno znajdę i oczywiście wam wkleję w montażu, żebyście mieli. Ale no póki co nam dwór został zamknięty, dworzec, tak, I tutaj widzę, że inne pomieszczenia też zostały zamknięte, nie podoba mi się to bardzo. No ale niestety tak gra zażyczyła sobie, więc tak niestety musi być. Musimy się dostosować do zasad panujących w tej grze. Tom, ty se nie pozwalaj na zbyt dużo, ponieważ kurde, zaraz ty będziesz skasowany, ciulu. Bardzo mi się to nie podoba, że mamy porówno HP. Wolałbym trochę mieć więcej HP, ale troszeczkę chyba się za bardzo zagadałem. I chodź tutaj kolego. Dobrze. Odratowałem swój honor. Chociaż możliwe, że w jakimś odcinku wam pokażę, co się stanie, jak jadam dupy. Jak mogliście w ogóle usłyszeć, to tam w tle pojawił się dźwięk power-upu, tak więc no, tak bardzo śmiesznie, nie powiem, że nie. I teraz odcinek z wrotkami. O, to jest jeden z odcinków, który również w telewizji leciał. A może nawet nie jeden taki odcinek był, bo pamiętam, że jakby prank z wrotkami dosyć częsty był w serii Toma i Jerry'ego, tak więc no cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale widzę, że znowu moja ulubiona muzyczka leci, więc jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego. Znaczy, nie to, że w ogóle inne muzyczki w Toma i Jerry'ego są złe, ale no, jak każdy raczej, mam również swoje ulubione faworyty, no nie?
Teraz idziemy do góry i proszę państwa, strych nam się odblokował. Uhu, proszę państwa, panie i panowie. Trochę tak pusto na tym strychu, nie żeby coś. No ale tutaj już u góry mamy wszystkie pomieszczenia odblokowane, nic dodatkowego nie będzie, tak więc praktycznie już można by powiedzieć, że całą grę mamy odblokowaną, no bo nic już nowego nie zostanie nam ukazane. Gra już raczej nas niczym innym nie zaskoczy, ale no cóż, zobaczymy. Może być inaczej. A teraz przejdę na drugą stronę. A, fajnie, myślałem, że Tom oberwie, ale zapomniałem, że ja tam stałem, więc trochę dałem dupy. No zobaczymy, jak nam teraz pójdzie, bo tak jak już zresztą niejednokrotnie mówiłem, jak troszeczkę przytrzymamy tego zasranego kota, no to wtedy pojawi się dźwięk power-upu i zobaczymy, możemy zobaczyć, co tym razem będzie. Wiem, że poza tym olejem, który powodował, że jest się niewidzialnym, i poza tym stekiem, to była jeszcze jakaś taka zielona mikstura, ale ona chyba powodowała szybkość, że to była taka mikstura speedu tak zwanego, lub szybkości, prędkości, whatever. Aha, i na przykład L1 jesteście, patrzcie, na przykład bierzecie jakiś item do ręki, co nie? Wciskacie L1 i patrzcie, znika on. W ten oto sposób wyrzucacie tak itemy i myślę, że niektórym może się to po prostu przydać. A teraz zobaczmy, gdzie jest power up. A nie! To jest właśnie ten power up, który był na zdjęciu i to jest power up bycia troszeczkę silnym, z tego co widziałem. Bo raczej poza animacją to daje to tylko, że delikatnie mniej obrażeń na przykład na jakiś czas dostajecie, z tego co pamiętam. Zasrany kocie, jeszcze raz ty mnie zaatakujesz, to naprawdę kurde, te ząbki, które tutaj masz, to ci zaraz wyprowadzę na spacer, no i tyle będzie kurde z tobą, no i nie żryj tyle, bo ludzie chcą tu zjeść. No cóż, tak to bywa. No i witam ponownie, moi drodzy. Jak widzicie, troszeczkę żeśmy temu zasranemu kotowi zabrali HP, więc tak więc jeżeli chodzi o muzykę po przegraniu z Tomem, no to już macie ogarniętą, tak więc ja myślę, że już nie muszę niczego tutaj pokazywać. Tom dostał słuszny wpierdziel z patelni i możemy przechodzić do następnego odcinka. No, mamy ten odcinek. Our Man Spike. Jedziemy z koksem. Moi drodzy, trzeba być teraz cichutko, bo Spike śpi. Proszę go nie budzić, cholera jasna. A tak serio, to jest odcinek, który również miał miejsce w... jeżeli chodzi o Toma i Jerry'ego. Ponieważ wyszedł on 22 grudnia 1945 roku pod nazwą, o ile dobrze pamiętam, kurczę, jak ten odcinek się nazywał? Wiecie co? Nie mam pojęcia, jaką dokładnie miał nazwę, ale postaram się ją wam... postaram się wam ją podlinkować, znaczy podlinkować, Boże, postaram się to w montażu dać, no nie? Więc tak. Naszym zadaniem jest w tym oto momencie powodować, by Spike się budził. Toma z kolei zadanie jest takie, żeby Spike się nie obudził. Więc my za wszelką cenę musimy go budzić, a on za wszelką cenę musi dopuścić do tego, by przedmioty, które my musimy znaleźć, no, jakby to powiedzieć, wyrzucić do kosza. No nie? Myślę, że nie ma tutaj co dłużej filozofować, bo taka jest prawda, co trzeba tutaj zrobić. I on tutaj, widzę, że się zbliża. Musimy zrobić tak, żeby on właśnie za bardzo nam koło dupy nie latał. Kurde! Dobra, dwa razy się obudził. Bardzo dobrze. O! Jest ten gwizdek! Elegancko!
Coś nie pykło, Tom. Zaraz dostaniesz wpierdziel. No ale jak wiecie, no on tam raczej poza kamerami wpierdziel dostaje. Tak więc to był drugi specjalny odcinek, jeżeli chodzi o tę grę. Wystarczy czas na kid gloves, czyli na rękawicę bokserską z tego pudełeczka. O, muzyka z kredytów teraz będzie leciała. Znaczy w sumie leci. A oznacza to właśnie w tym momencie, że trzeba będzie, kurcze pieczone, polecieć na strych zaraz, ponieważ teraz mamy otwarty znowu wybieg lub po prostu ogród, ale tamtą ścieżkę mamy zamkniętą z jakiegoś powodu. No ale trudno, dobra. Przeżyjemy to jakoś. O, tutaj Tom oczywiście... O nie! Nie tylko Tom, ale myślałem, że ten... Myślałem, że tylko Tom oczywiście zostanie pod kosiarką, a okazuje się, że jednak ja też. No troszeczkę przypał, nie powiem, że nie. Więc czas iść na strych. I... O, co tutaj mamy? Ha, Tom będzie się mógł czymś zająć. Tak więc już po raz ostatni wam wszystko wytłumaczę, żebyście mieli wszystko w miarę klarownie wytłumaczone. Otóż te odcinki specjalne, o których wam mówię, to są nie bez powodu przeze mnie nazwane specjalne odcinki, dlatego że to są odcinki, które miały miejsce w telewizji. No bo wiecie, poza takimi standardowymi pułapkami, jak na przykład, nie wiem, deska do prasowania, która spada na Toma czy na Jerego, to tak naprawdę te odcinki z śpiącym Spike'em miały ewidentnie miejsce w starej edycji Toma i Jerego. Tak samo jak i te odcinki z ptaszkiem Kuku, no nie? A raczej nie z ptaszkiem, a kurczakiem Kuku, więc... To są takie w tej gierce odcinki oparte na tej kreskówce starej, no nie? Ale spokojnie, nie tylko te odcinki ze Spike'em i z Kuku będą miały miejsce, ponieważ jest jeszcze jeden odcinek dosyć interesujący, który większość fanów tej gierki no nie znosi. Ja zresztą też, bo jest bardzo trudny i chyba ci, co będą wiedzieli, o co mi chodzi, no to będą wiedzieli, o co mi chodzi. Ale to jeszcze nie teraz, ten odcinek, ponieważ... Mamy teraz w sumie ponad połowę gry, więc za niedługo prawdopodobnie będziemy się zbliżali do tego odcinka, więc cierpliwości. Poślizgnąć się na maśle. No, typowe. No i teraz leci oczywiście muzyczka Toma z radyjka. Muzykocepcja tak zwana. I teraz jak gdyby nigdy nic, wszystko mamy znowu odblokowane. A jak nie wszystko, to jakąś część pokoi mamy odblokowaną. No, na przykład tamtych drzwi nie mamy odblokowanych, ale to jest typowe, jeżeli chodzi o tę gierkę. Aha, i w tej gierce nie ma możliwości zapisania, ponieważ to jest tak krótka gra, że no troszeczkę by się to nie opłacało. Bo tę gierkę jesteś w stanie w jeden dzień przejść i to nawet nie w godzinę. Tylko w 40 minut maksymalnie, tak więc no... To jednak o czymś świadczy, jeżeli ta gierka jest taka krótka. A szkoda. Bo ja bym zobaczył jeszcze więcej takich nawiązań do starej kreskówki Toma i Jerego. Kurde, ale... Czemu ta właścicielka Toma rozwiesza tutaj swoje rzeczy? W ogóle to jest poezja, że tej właścicielki nie ma... A szkoda w sumie, bo śmiesznie byłoby, gdyby ona byłaby też taką przeszkadzajką. Może by Tom dostawał za każdym razem opierdziel, bo to troszeczkę wygląda tak, jakby Tom i Jerry sami mieszkali w tym domu, nie? Tak troszeczkę, no nie powiem, śmiesznie to wygląda i śmiesznie się to teraz prezentuje. No ale no cóż, takie to jest życie niestety. Może nie wiem, w tej gierce fabuła jest taka, że oni sami mieszkają jednak, że nie ma tej właścicielki Toma. A pamiętam, że niektórzy się zastanawiali, jak ona wygląda, tak samo jak ten z Inspektora Gadżeta, ten zły, jak się oczywiście... Każdy kiedyś myśl... Inaczej. Każdy z nas zawsze chciał wiedzieć, jak wyglądają te postacie, które wyżej wymieniłem, czyli ten zły z Inspektora Gadżeta oraz ta właścicielka Toma. Bo ja na przykład zawsze byłem ciekaw, jak ona wygląda. No to tu są już trzy ostatnie odcinki, więc za niedługo gierkę kończymy. I to jest teraz odcinek z kosiarką. Dobra, koniec śpiewania. Tutaj trzeba Toma, kurde, dorwać. I mu w pierdziel spuścić. Hono to Tom.
Chodź tu, chodź tu, no chodź tu. No chodź tu, ale ja cię teraz... Dobra, to było chamskie z twojej strony. W ogóle, czy ja tam dobrze widziałem, że... Dwa razy szynka była? Może stek i jakaś golonka? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co ten Tom tak kurde jada. Widać, że bardzo mięsożerny kot to jest, ja pierdzielę. Zamiast jakichś warzyw, kurde. Chyba, że Tom wyznaje zasadę, że on nie jest wege, no to wtedy co innego. Spokojnie, ja też nie jestem wege, ale lubię warzywa. Szampan strzelił, kurde. Elegancko. Wiecie, że ja nawet nie pamiętam, że ta półka może strzelać? Lol. No to kurde, widzicie, czegoś w końcu się dowiedziałem nowego. Jeżeli chodzi o tę gierkę. Ja myślałem, że tę gierkę na pamięć znam. A tu proszę, jakie miłe zaskoczenie. Nawet nie wiedziałem, że tamta półka w ogóle jest jako pułapka. Myślałem bardziej, że to jest jako coś w tle. Lol? Co się stało? Wy to widzieliście? Co to... Co ja najlepszego zrobiłem? Czemu ja tak kurde poleciałem? Przecież ja byłem jako postać, która stała w miejscu, no bo odtwarzała się animacja tego, że ja płonąłem, a raczej spłonąłem. A tu mogłem się kurde poruszać w lewo i w prawo. Poruszać, nie poruszać. Lol. Totalnie kurde, nie kumam tego. Ja to widzę, że ja często muszę bugować w ogóle jakieś gierki. To jest typowe. O, mamy to. Jestem super speedy mysz. No, tak jest, tak jak widzicie, tak właśnie wygląda ten power up. Ho, ja cię tutaj kikiem dojadę, Tom. No, dobra, już ci niewiele HP zostało. Gościu, zaraz cię dojadę, pana to. W sumie sam się dojechałeś. Co za frajer. Po tym jakże emocjonującym odcinku przyszedł czas na najbardziej znienawidzony i zasrany odcinek w historii Toma i Jerry'ego. Mechani Cat. O mój Boże. Won mi z tym poziomem. Tea. Odcinek z mechanicznym kotem. Oryginalnie jest to 70. odcinek z Toma i Jerry'ego. I fabuła tego odcinka jest taka, że właścicielka Toma... No, można by powiedzieć, że miała już dosyć tego, że Tom za każdym razem przegrywał z Jerrym i nie potrafił wykurzyć Jerry'ego i za każdym razem można by powiedzieć, że psuł jakiekolwiek tam przyjęcia urodzinowe, czy jakie inne tam imprezy. No i można by powiedzieć, że... postanowiła zastąpić go mechanicznym kotem. Trochę smutna historia, ale taka jest prawdziwa historia, więc... Jest to odcinek, którego ja bardzo nie lubię, ponieważ... Znaczy, nie jest on jakoś może teraz super trudny z perspektywy czasu, ale... Uwierzcie mi, że za dzieciaka bardzo łatwo można było tutaj powtarzać jakby ten odcinek. W szczególności, że nie zawsze mechaniczny kot da się nabrać na sztuczną mysz, która tutaj występuje aż za dużo razy. I czasami jest tak, że po prostu się nie da nabrać i będzie wiedział, że na przykład jest tutaj Jerry, no i zacznie nas atakować, no nie? I czasami w ogóle nawet nie można w niego trafić, co jest dosyć głupie. Bo mimo, że nawet w niego celujesz, no to, nie wiem, hitbox jakoś się buguje i... No cóż. No ale teraz troszeczkę bardziej oberwał i to mi się bardziej podoba, no nie? I tu przy okazji mamy otwarte okno z jakiegoś powodu. Nie wiem po co. Frajer. Czemu żeś oknem wyszedł? Nie kumam. Ale że on się daje nabrać na mechaniczną mysz. No serio, kurde. Ty ćwierć mózgu jeden. No i widzicie, nawet w niego trafić nie mogę. No kurde. Przecież to jest żałosne. O! No, sami widzicie, znowu to się wydarzyło od poprzedniego odcinka, autentycznie. Ja oberwałem i tak mogłem się, kurde, poruszać w lewo. No, kurwa, no co za...
Idiotyzm. Dobra, oberwał. Śmieć. Aha, i na mechanicznego kota w ogóle nie działa telewizor ani inne tego typu pułapka. Ma to wyjebane, jak sami zresztą widzicie. No to czekamy, aż on tutaj przybędzie łaskawie, kurde, łaskawca jeden. Ty śmieciu! Chciałeś we mnie... Widzieliście, co on chciał zrobić? Kurde, kulą od kręgi we mnie trafić, no. Dobra, padł. Nie wiem, co on tam pierdolił. Koszmar z dzieciństwa został za pierwszym razem zaliczony. Bardzo, kurwa, dobrze. I mamy teraz specjalny odcinek za specjalnym odcinkiem, ponieważ poprzedni odcinek, czyli mechaniczny kot, był specjalnym odcinkiem, gdyż ten odcinek miał faktycznie miejsce w telewizji, poza powtarzalnymi akcjami pokroju, rzucenie kowadłem w Toma i tak dalej, tak samo jak odcinek ze Spike'iem oraz Kukim, czyli tym kurczaczkiem. A ten odcinek jest również odcinkiem specjalnym, gdyż leciał on również w telewizji. Odls for Toddles. Toddles to jest oczywiście kocica, która, w której kot Tom się zabujał, jak zresztą możecie zauważyć po różnych tam wallpaperach i różnych zdjęciach. I nasze zadanie jest takie, że jako że to jest kocica Toddles, to Tom bardzo chce jej zaimponować, czyli chce, jakby to można powiedzieć, dać jej różne czekoladki, różne tego typu prezenty, bo się w niej po prostu zakochał. Naszym zadaniem jest wyrzucenie tych wszystkich prezentów do kosza, z kolei Toma zadaniem jest wręczenie jej wszystkich tych prezentów. I ten odcinek miał miejsce, jest to odcinek oryginalnie 55 z 1952 roku bodajże. Ale mogę się oczywiście pomylić, więc nie daję wam pewności. Aha, i on tam ten kwiat dał jej, więc można było usłyszeć, dlatego że się zaśmiała. Nie jest dobrze. Dobra. Teraz musimy znaleźć tą kartkę z serduszkami, czyli te takie życzenia, czy co to tam było? O właśnie, to musimy znaleźć i musimy to do kosza wyrzucić. Następnie będziemy musieli ostatni przedmiot również wyrzucić do kosza, dlatego że Tom w tym momencie może wygrać, ponieważ on ma przewagę i w tym momencie mamy remis. Nawet muzyka przyspieszyła teraz. Ech. Drugi raz przegrałem. No ja to mam ładnego pecha, muszę przyznać. Ale przynajmniej zobaczyliście, co możemy mogli tutaj przekazać Toddle. Toddle? Nie wiem, jak się w sumie wymawia jej imię. W każdym razie, teraz już wiecie, że mamy wszystko tutaj, wszystkie te specjalne przedmioty, więc ja po prostu może się skupię na zbieraniu tych specjalnych przedmiotów, żeby nie było. I za chwilę się zobaczymy. Dobra, mamy ten bukiet kwiatów, więc wyrzucamy ten bukiet kwiatów do śmietnika. I trzeba jeszcze perfumy wyrzucić i będziemy mieli wszystko. Dawaj mi perfumy, gdzie są perfumy? Dobra, ten tam się gubi, kurde. A dobra, on znalazł perfumy. Dobra, trudno, ja już go nie zdążę dogonić. On zdąży za ten czas wyjść, więc po prostu patrzę u góry, co będzie. On będzie miał dopiero jedno serduszko całe, a my mamy dwa złamane, tak więc XD. O, akurat, dobrze, że zostałem u góry. Bo w tym momencie Tom dostanie w dupę. Sorry Tom, ale nie ma miłości. Proszę bardzo, i walentynki w ten oto sposób zostały zniszczone. No cóż, trudno się mówi Tom. Trzeba było nie cwaniakować. I w taki oto sposób przeszliśmy grę zrobioną przez Warfog. Tym razem po raz ostatni. Już nie będzie więcej razy robienia Toma i Jerry'ego House and Trap. Serio. To jest po raz ostatni, kiedy ja zrobiłem tę grę na kanale. Może na jakichś luźnych live'ach, ale... nie, jeżeli chodzi o Let's Play. Dave Blinson
Blinston jest tym, kompozytorem w tej gierce. Wow, fajnie. No cóż, to był Tom i Jerry House in Trap, to byłem ja. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny był prowadzony ten let's play. Powiedzcie, czy graliście kiedyś w Toma i Jerry'ego House in Trap na PS1 z kolegą, bądź też i sami. A jeżeli graliście, to opowiedzcie o swoich przeżyciach, jeżeli chodzi o tę otóż produkcję. Ja się będę z wami żegnał. To był taki szybki let's play przed Sonic'em Advance 3. Jutro będziecie widzieli ostatni odcinek Sonic'a Advance 2. A potem zabieramy się za dalsze serie na kanale. No i może za Crash'a 4, bo w sumie wypadałoby go skończyć na 106% oraz Rayman Redemption. Tak. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach i w kolejnych let's playach na kanale. To byłem ja, to byliście wy. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na to ostatnie, gdyż jeżeli na YouTube nie daję wam powiadomień o odcinkach, bo czasami YouTube nie lubi dawać powiadomień, no to będziecie mogli zobaczyć na Instastory, że hej, wleciał odcinek, wbijcie. A na pozostałe socjale, dlatego że tam jest integracja z widzami. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!